musieć bardzo mocno rozgrzać, bo jest bardzo zimno. Ja jeszcze w takiej temperaturze w tym roku nie biegałem, a nie, w ogóle jeszcze w tym roku nie biegałem. To jest tak naprawdę mój pierwszy bieg po operacji kolana, więc nie będę forsować tempa. Będzie moim zającem. Biegniemy 4 maja w Poznaniu, ale nie mogę nas tutaj zabraknąć, bo to jeden z klasyków warszawskich. Jest taki profesjonalny ściągacz, który się zaciął akurat. To jest kotylion, bo tak naprawdę biegniemy z powodu Konstytucji 3 maja, więc mimo, że oczywiście chodzi też tu o sport, no nie można zapominać o tej ważnej rocznicy. Cześć, to mój pierwszy bieg, absolutnie niesamowite emocje, a to wszystko za namową Oswalda i Sandry, która tam się rozgrzewa. W końcu ruszyłam swoje 4 litery i kisam sobie radości, także bawmy się, ja biegnę się rozgrzać. Bawmy! Natrafiamy na ostatnim. Przycisnąłem ostatnich 200 metrów i dlatego te wybuchy. Dobrze, nawet nie czułem kolana. Pilnowaliśmy się siebie nawzajem, żeby mniej więcej to tempo 5.0 utrzymać. Trochę na podbiegu nam umknęło, ale widzieliśmy, że dużo ludzi w ogóle zostało. A później już powoli wyrównywaliśmy, ale tamte 5.0 się nie udało zejść. Po medale zaproszone. Przez idiota wymyślił te biegi. Nie, właśnie. To jest w ogóle Sebastian, którego próbowaliśmy namówić do biegania, no i chyba trochę namówiliśmy. Troszkę, tak. Ale biegasz. Tak, pierwszy taki bieg, w sumie oficjalny, zorganizowany, bardzo fajna impreza. Oswald jak zwykle dał czadu na koniec, 400 metrów, wyciął jak sprinter. Mogę tylko patrzeć na jego podeszwy butów, ale super impreza, naprawdę. Polecam. Bata ze mną pracuje, ale biega dłużej ode mnie, już ma ze sobą maratony, półmaratony. Nie, maraton, nie. Ale półmaraton. Tak. No ja jeszcze nie mam, o. To by było na tyle, 5 km za nami, rozgrzewka zrobiona. Wsiadamy w samochód, jedziemy do Poznania, jutro uciekamy przed autem. Tak, uciekamy przed autem, to będzie impreza Wings for Life, ale o tym wkrótce.